Witajcie w dzisiejszym odcinku. Ostrzenie noża w kosiarce spalinowej. Akurat w tym przypadku jest to Oleomag. Model już nie pamiętam. W opisie w każdym bądź razie filmu będzie wszystko, informacje. I ostrzymy nóż. Do tej pory robiłem to nieprawidłowo, dlatego żeby nie szerzyć niewłaściwych instrukcji, że tak powiem, troszeczkę się doedukowałem i oto poszedł w grę i dowiedziałem się co nieco, jak oszczyć nóż, jak również istotne jest to, aby go wyważyć po oszczeniu, gdyż po prostu powoduje wibracje całego sprzętu, a jednak to niekorzystnie wpływa praktycznie na wszystko, takie wibracje. Skraca się na pewno żywotność sprzętu. Dobra, odkręcimy sobie nóż. Oczywiście trzeba tutaj zastosować klucz, najlepiej oczkowy, żeby no nie uszkodzić tego zazębienia na śrubie. I wyczyścimy sobie to wszystko. Jak widać, nóż jest tutaj wyoszczony, a ścięty jest na jakimś tam pół centymetra powiedzmy, a z tej strony nie powinno się go oszczyć, powinien być oszczony tylko z tamtej strony. Dlatego weźmiemy tutaj, wyrównam tą powierzchnię, mam fibrę taką, tarczę fibrową, wyrównam tutaj powierzchnię, kontrolując temperaturę tego materiału i naostrzymy go prawidłowo z tamtej strony. Dobra, zabieramy się do roboty. Postaram się jeszcze zdemontować tutaj te elementy, wyczyścić tutaj ten środek i zaimpregnować go taką masą gruntującą do papy. Myślę, że to będzie dobre, czornuch taki, asfalt będzie dobrym rozwiązaniem tutaj na to, na ten spód. Do dzieła. Klucz rozmiar 14. Tą i mamy temat. Jak widzicie, nóż ma dwie dziurki. Tu powinny być takie skoble, takie bolce, ale się zerwały po prostu gdzieś tam. No nie ukrywam, teren mam trudny do koszenia. Trafiło się coś. Poszło, zeszło, naszło, wyszło i teraz bierzemy ten nożyk, wyprostujemy sobie ten szlif i naostrzymy. Troszkę mniej światła niż zawsze, musiałem sobie zabrać halogena. Need to kick the habit that my mind is breathing in. Freak out, I've got to see. No, w miarę to wyrównałem, tak powiedzmy. To od razu machniemy go. Strony. Yeah.
Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighs the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I spójrzmy na to, jakoś to się robi tak. No ewidentnie prawa strona przeciąga. No ewidentnie jest jej za dużo. Także jedziemy z prawą stroną dalej. Troszkę trzeba będzie ją tutaj zmniejszyć. Zobaczmy, co się zmieniło. No już tak mniej bym powiedział. Leci. Zróbmy jeszcze taki test. Jeszcze troszeczkę. Over the edge, feel like I'm flowing through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Teraz bym powiedział, że nawet z tej strony coś przeciąża. Ale dobrze, z tej strony robiliśmy, czy z tamtej. No powiedzmy, że jest dobrze. No bo to jak tam w tą stronę troszeczkę śrubokręt, to leci w tą. No idealnie powiedzmy, nie jest, ale na amatorskie, że tak powiem, wyczyny nasze, nie ma tragedii. Zakładamy, a wcześniej jeszcze oczywiście weźmiemy i wyczyścimy sobie tamto.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. Would you? I co, proszę Państwa, maszyna jest gotowa. A czy gotowa? Jutro będzie gotowa, jak to wszystko wyschnie. Będzie gotowa do pracy. Łapeczka w górę. Subskrybujcie. Dzwoneczek, abyście byli na bieżąco
aktualnościami i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want